Od kogo to jest prezent? Czy ode mnie. Prezent od ciebie to jest, to mam też coś dla ciebie. Ale połóż to, co na stole było z powrotem. Uważaj, Robert, to jest ekspert. On cię rozpierdoli. Nie, nie wierzę. Przyszedł przygotowany. Nie, tutaj branding. Słuchaj, czy ty byś chciał... Ty tam, kurwa, zamknij pizdę, bo mi podajesz rękę, kurwa, jak wchodzimy na... No, na przywitanie podałem ci rękę, a ty jako pizda nawet, kurwa, nie przyjąłeś tej ręki. Zamknij pizdę. Mały frajer, kurwa, jesteś. Lat w internecie mnie pomawiasz, kurwa, frajerzyno jebana. Wszystko i mi, kurwa, rękę podajesz. Wszystko mamy wyjaśnione i, kurwa, do tego wracasz, żeby się odrodzić w internecie na 5 sekund. Powiem ci tak. Powinieneś mi, kurwa, obciągnąć tutaj. Taki mały boksdel się zrobił, nie, teraz? Wiesz co, mówię, nie chcę tam schodzić do twojego poziomu, że mam mówić od tyłu, mandzio. Sram, Amandzio, to kurwa jebana. Nie będę się zniżał do tego poziomu, kurwa, żeby robić takie rzeczy, bo jesteś dobry w pierdoleniu. Od wyzywaniu kobiet, od worków, kurwa, na spermę. Nieważne, czy ją, kurwa, lubisz, czy jej nie lubisz. Jesteś, kurwa, frajerem. Tak samo było, kurwa, z Nitrem, z tym pierdolonym podawaniem ręki. Chodziłeś, kurwa, na fejmie 16 i wszystkim, kurwa, rękę podawałeś. O, dla mnie to jest normalne, żeby kurwa. Się z nim przywitać, kurwa, zamknij bo tak ryj. Mega podajesz kultura. Rękę, kurwa, nawet jak nie chcesz. I Nitro dobrze powiedział, kurwa, że wyciągasz tę rękę, bo nie wiem, jesteś, kurwa, nauczony. Ponieważ tego jesteś, kurwa, nie są nic wspólnego, gościu. To po chuj mi rękę byś, kurwa, się tutaj nie pojawił, bo, kurwa, mam resztę kultury w przeciwieństwie do ciebie. No, dobra, Mandzio, słuchajcie, bo między powiedz wami... Jak to jest być nominowanym przez, kurwa, swojego kolegę do szmaty roku? Powiedz mi, kurwa. Chłopie, ciebie, kurwa, nawet kumpel do niczego nie nominuje, bo już nikt o tobie nie pamięta. W prawdziwym życiu mam śmieciu jebany kolegów i 3 lutego ci pokażę, co to znaczy soczysty wpierdol. Zajebiście, powodzenia ci życzę, bo ci się, kurwa, przyda, bo wyglądasz ulany bardziej, aniżeli jak ja 140 ważyłem. Słuchajcie, ten gościu wrzucił taki film na kanał, rozliczenie z przeszłością. On oczywiście w pierwszej minucie tam powiedział, czy w drugiej minucie, że jest to rozliczenie z otyłością i chyba tylko i wyłącznie chodziło o tym filmie, bo jeżeli ty komukolwiek próbujesz wmówić, że ty się, kurwa, zmieniłeś, to jesteś kurwa... Mój drogi, jak to wytłumaczysz, że w tym filmie mnie propsowałeś i wcześniej mówiłeś, że wszystko... Oczywiście, że tak. Zastosowałem taktykę Łukasza Samonia, czyli... Co się stało we wrześniu, mój drogi, że nagle we wrześniu nagle zacząłeś rozmawiać się za Waleczką i nagle wchodzić ponownie w ofensywę? Wojtek Nic Gola o jest... nie mówiłem. Wojtek chyba nie jest zajęty. Dostawałem propozycję dużo wcześniej, dostawałem propozycję dużo ciekawszych. No dlaczego się nie pojawiłeś? Dużo, bo czekałem, kurwa, na ciebie i to jest ten moment. To jest dobra, ten moment. Panowie, trzeciego teraz lutego. Jestem ciekawy, Karolek, jaką Mandzio, chwila. Dostanie. Nie dałem Mandzio, się, kurwa, skończyć. Panowie, dajcie tylko nam to uporządkować. Wy podobno się pogodziliście, podobno był telefon, widziałem, bo ty nie Mandzio... było żadnego telefonu, tylko była z mojej były strony. Były głosówki. Głosówki były z mojej strony. Nigdy mnie nie przeprosiłeś. Karolek, przejdźmy. Poczekajcie chwilę, uporządkujmy wszystko, bo publiczność 20, kurwa, może nie minut marnowałem na tego śmiecia, żeby z nim wszystko wyjaśnić. Przeprosiłem go za to, co zjebałem i on również jak, się przeprosił za rzeczy. Wy się, co, kurwa, i dopisz, Karolek, słuchajcie, panowie, bo tak się nie dogadamy. Albo będziemy się przeprzykiwać. Podobno się pogodziliście i nagle znowu... Nikuja się nie pogodziliśmy, napisałem oczywiście do niego, były jakieś wiadomości głosowe i chodziło tylko o to, żeby się ode mnie odpierdolił. Więc zamknij ryj. Chłopie, zaczęliśmy wszystko wyjaśniać i później sam do mnie napisałeś. Mam wszystko na Messengerze. Gdybyś, kurwa, oczywiście... mnie nie poblokował, nie posłał wiadomości, ty jesteś imięty na wszystko powstawiać. Powiem tak, no to wstawiaj. Bardzo chętnie możesz powstawiać głosówki. Ja wszystko oczywiście... powstawiałem, co musiałem stać i dawaj zjedzie, więcej, kurwa, nie kurwa, jak już wyciągasz takie szmatławe gówno. Dawaj więcej. Szmatławe tego. Gówno wyciągnąłem miłe wiadomości. Wyciągaliśmy, żeby dać dowód, że szukasz, kurwa, konfliktu specjalnie. Zastosowałem taktykę Łukasza Samonia. Ale to jest tak, wejście że to w dupę, kurwa, gówno i wylizanie mówisz, do gołej kości bez wazeliny. Łukasz Samoń, kwintesencja człowieka. Ty mówisz, że ja jestem... czekaj, co ty... Chłopie, ty jesteś tak śliski, że powiedziałeś, wazeliny że jesteś karykaturą twórcy. Ty jesteś karykaturą człowieka. Dobra, trzeba wyjaśnić dwie sprawy a propos, które powiedziałeś, Karolek, że Mandzio zrobił, że rzekomo powiedział do Naruciaka do montowania, kurwo, od Karolka. Oczywiście, że tak. I czekaj chwilkę, jeszcze jedna rzecz, że sprzedał liścia dziecku na obozie Stars for Fun. A jeszcze Naruciakowi sprzedałem liścia, zapomniałeś o tym. Poszarpał dzieciaka. Myślę, poszarpał, nie, sprzedałem liścia, pobiłem go, tak? Poszarpał dzieciaka za ucho, sprzedał mu liścia i to wszystko miało miejsce w Polańczyku. Także chyba flashbacki z Polańczyka ci wróciły. To, a chłopie, jakim cudem, jak pytałem wszystkie osoby, które były świadkami tej sytuacji, mówiły, że to nie miało miejsca. Dobrze, po pierwsze, gdzie są te osoby? Blow, Karol Gązwa, na przykład, z nim rozmawiałem. Rozmawiałem z Naruciakiem. Karolek, co tam masz? Nie, a wiesz, dlaczego ich nie wyciągam i dlaczego tego nie mówię tak, jak ty to robisz? Z takiego dobra powodu, że porozmawiam z nim prywatnie. Nie podawaj ręki komuś, kogo, kurwa, 6 lat obrażasz w internecie. Ja wam tylko coś puszczę. Z kim się pogodziłem po prostu. Cześć. Ja chcę tylko coś puścić.
czasy chowanego CS-ka rozlodów, no teraz, ale kurwa pierdolę. Który to jest rok wiadomości, mi proszę. Czekaj, Mandzio. Daj posłuchać. Powiedz najpierw, kiedy to jest. Mandzio. Daj posłuchać. To inna sprawa, ale, ale są kurwa toksyczne te jebane dzieciaki. Matko jedyna, ale bym każdego wziął i bym mu uszy wyrwał. Naprawdę. Jezu, co za małe kurwie wredne. Chcesz, jakieś flashbacki z Polańczyka masz, dobrze, kurwa? To ja może wytłumaczę wszystkim, jaka to była sytuacja. Była sytuacja, że byliśmy na turnieju. Nie ma znaczenia kontekst, jesteś ma jakiś jebnięty na łeb. Bardzo ważny, bo się różni od czynów i dlatego daj mi skończyć. Był jeden dzieciak, byliśmy na turnusie, pierwsze turnusy w ogóle, że były z youtuberami, byliśmy na 3 dni, dzieciaki siedziały ponad tydzień. Spędzały z nami te 3 dni, jeden dzieciak znęcał się nad resztą. 3 razy zgłaszałem wychowawcom, żeby cokolwiek z nim zrobić, bo cała reszta się źle bawi. Nic kurwa nie zrobili. 1., 2., 3. Jak graliśmy w mafię, ponownie zaczął zaczepiać inne dzieciaki, źle się bawiły, wziąłem go na stronę. Przy wszystkich, przy wychowawcach, przy organizatorach i przy dzieciakach. Kucnąłem, powiedziałeś, położyłem, że jeszcze przy youtuberach. Położyłem mu rękę na ramieniu i mu powiedziałem, że nie może się zachowywać właśnie jak taki mały chuj, ponieważ inaczej... O, to fajnie powiedziałeś do dzieciaka. Pierwsza liga. Kurwa, przepraszam, źle się zachowałem. Nie wiedziałem, że tak nie można. Zrobiłem błąd. Nigdy nie powinienem interweniować. Ale mi to przypomniało, jak sam byłem gnębiony na koloniach czy w szkole, że właśnie nikt nigdy... Czy ja, czy ktokolwiek, nie wiem, czy ja się z ciebie śmiałem? Jeszcze jedna sprawa. Na filmie... Nie mówię, że ty w ogóle nie rozumiesz, co ja do ciebie mówię. Na filmie, poczekaj, poczekaj. Na filmie powiedziałeś coś takiego, jeśli chodzi jeszcze o Naruciaka, że byłeś dysfunkcyjnym społecznie nastolatkiem. Owszem. Nigdy tego nie negowałem, nigdy się z ciebie nie śmiałem. Nigdy nie mówię, że to robiłeś. Sytuacja na Stars for Fans działa się odrobinę później i powiedziałeś jeszcze taką rzecz... Tak, w 2014. Daj mi dokończyć, daj mi dokończyć. Powiedziałeś jeszcze taką rzecz, że... Ważne, 8 lat temu, kurwa, mamy 9 lat temu praktycznie. Powiedziałeś jeszcze taką rzecz, że zabrałeś tego dzieciaka na stronę, żeby mu powiedzieć, że tam dokucza innym i że to jest złe, po czym powiedziałeś, że wiem, że nie powinno się tak robić. Powiedz mi, co w takim razie było złego w tym, że zabrałeś dzieciaka na stronę i powiedziałeś mu, że nie wolno dokuczać. Dobrze, nigdy nie powinienem położyć ręki na jego ramieniu, mówiąc to. Człowieku, ty jesteś jakiś... Od niego Bożena Dekiel siedzi ci na głowie, kurwa, i mózg purem szoruje, ale... kurwa, i gąbką do mycia naczyń. Jesteś jakiś odklejony od rzeczywistości, nie? Chłopiec, jak ty chyba siebie, kurwa, nie słyszysz. Zganiłem dziecko za to, że gnębi innych. Niepotrzebnie położyłem rękę na jego ramieniu, niepotrzebnie pewnie użyłem przekleństwa. Absurd, to jest nieprawda, nie wierzcie. Nie powinienem tego zrobić i to są jedyne złe rzeczy, które zrobiłem. Z całej reszty uważam, że zajebiście zainterweniowałem, bo cała reszta dzieciaków bawiła się dobrze do całego turnusu, włącznie z tym dzieciakiem. I jakoś nic nikomu się złego, dobra, nie stało. Nie wierzcie w te słowa. Panowie, bo cię poświę... A, no tak, no bo słowo kontra słowu, co nie? Ja przypominam całą sytuację, to kurwa nie wierzcie w te słowa, a ty sobie pomówienia możesz takie rzucać na lewo i na prawo. Wyciągasz to... Czemu, Karolku, powiem ci... Wyciągaj głosu. Kochany, dlaczego po tylu latach to wyciągasz dopiero teraz, w momencie, kiedy nikt nie... Bo nie jestem dysfunkcyjnym społecznie nastolatkiem, żeby robić, kurwa, dramy w internecie. Poza tym później poszliśmy do pokoju i w pokoju spokojnie o tym porozmawialiśmy, powiedziałeś, no, no wiem... Chuj, to poruszasz teraz! Po, kurwa, minął czas i powiedziałem, że przyjdzie moment. Kończymy wasz wątek, zapraszam was, zrobimy wam face to face.